Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Na początku lat 90. XX wieku Władysław Pasikowski za śmieszne pieniądze postanowił stworzyć film o dawnych esbekach odnajdujących się w pokomunistycznej Polsce. Wtedy jeszcze nikt nie podejrzewał, że jego dzieło przejdzie do legendy rodzimej kinematografii, a niemal każdy pojawiający się w nim dialog powtarzany będzie przez Polaków po milion razy przy każdej możliwej okazji. Jednak czy wiedziałeś, że Gajos nigdy nie nauczył się kwestii swojej postaci na pamięć? Albo o tym, że matka jednego z aktorów zemdlała w trakcie premierowego pokazu drugiej części. Lub też, że w filmie widzimy samochód, który wcześniej należał do generała Jaruzelskiego. O tym i innych ciekawostkach opowiem Ci w tym materiale. Ja jestem Sznikiel, a to 10 niesamowicie mocnych faktów o serii filmów Psy. Olaf Lubaszenko miał zagrać porucznika Żwirskiego, jednak inne zobowiązania zawodowe uniemożliwiły mu przyjęcie tej roli. Właśnie dlatego ta postać ma na imię Olo. Lubaszenko był zresztą pomysłodawcą filmu i zagrał w nim inną, epizodyczną rolę. Pazura przez długi czas nie wiedział, dlaczego film nosi tytuł Psy. Zanim przeczytał scenariusz do pierwszej odsłony, myślał, że film traktuje o naszych czworonożnych przyjaciołach. Co ciekawe, w krajach anglojęzycznych dzieło Władysława Pasikowskiego wyświetlano pod tytułem Pigs, czyli analogicznym do psów pogardliwym określeniem stróżów prawa. Scena w szpitalu, gdy nowy z wściekłości rozbija szyby gablot, musiała zostać powtórzona, bo pazura za pierwszym razem dał radę rozbić tylko jedną. Jak się okazało, ze względów bezpieczeństwa były one wykonane ze szkła hartowanego. Pazura mógł sobie pozwolić tylko na jeden dubel, bo spieszył się do teatru, co jeszcze bardziej stresowało ekipę. Zabity w trakcie strajków Zbyszek Godlewski, który przeszedł do legendy jako Janek Wiśniewski, był oczywiście inspiracją do sceny, w której dawni ubecy niosą pijanego kolegę, śpiewając balladę o Janku Wiśniewskim. Ten fragment filmu wywołał sporo kontrowersji i nawet rodzina Godlewskiego nalegała na jego usunięcie. Scena jednak pozostała jako przykład demoralizacji milicji. W jednej ze scen drugiej części bohater grany przez Pazurę kieruje ruchem drogowym na zatłoczonym skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Wbrew temu, co można by przypuszczać, aktor faktycznie kierował ruchem, a w samochodach nie było statystów, lecz przypadkowi ludzie, którzy nie mieli pojęcia o tym, że ekipa kręci właśnie film. Gdy na skrzyżowanie wkradł się chaos, a kierowcy zaczęli trąbić, zdenerwowany Pazura pozwolił sobie na spontaniczne przerywanie swoich kwestii, by nawrzucać przejeżdżającym ludziom. Część z tych improwizacji trafiła później do filmu. Grający siwego Janusz Gajos miał problem z zapamiętaniem własnych kwestii. Jest to najbardziej widoczne w scenie rozmowy z Niemcami w restauracji. Gajos miał pod stołem tekst i co chwilę uciekał wzrokiem w dół, by przypomnieć sobie kolejne dialogi swojej postaci. W drugiej części Morawiec traci kciuka u prawej ręki. Gdy jakiś czas później aktor pojawił się w bytomskim hotelu Bristol, recepcjonistka była zdziwiona, że ten wciąż posiada całą dłoń. Jak Pazura wspominał na swoim kanale, kobieta była przekonana, że dla dobra filmu zgodził się faktycznie obciąć sobie kciuk. Samochód, który potrącił nowego, to opancerzony pojazd, jakim dawniej poruszał się generał Jaruzelski. Ze względu na to nie był on odpowiednio przygotowany do tego typu zadań i kaskader zamiast przeturlać się po masce został wyrzucony w powietrze i mocno poturbowany. Za scenę w cementowni Pazura dostał sporo pochwał. Jednak jego czerwone oczy były tak naprawdę efektem zapalenia spojówek, wywołanym unoszącym się pyłem, a nie tak jak większość uważała, przejawem ogromnych umiejętności aktorskich. A teraz pora na Pitu Pitu, czyli kilka szybkich ciekawostek o serii filmów Psy. Genialny monolog Sławomira Suleja z pierwszej sceny drugiej części był nagrany za jednym zamachem. Jest to fragment spowiedzi mordercy skazanego na śmierć, opublikowany w jednej z gazet dekadę wcześniej. Film został sfinansowany m.in. z prywatnych pieniędzy Władysława Pasikowskiego i Bogusława Lindy. Psy 2 były pierwszym filmem, w którym mogliśmy jednocześnie zobaczyć obu braci Pazurów, Cezarego i Radosława. Na premierze obecna była ich matka, która po scenie, w której jeden jej syn traci kciuka, a drugi ginie od kuli w łeb, zemdlała i nigdy już nie zgodziła się na dokończenie filmu.
W wielu wywiadach Artur Żmijewski zaznaczał, że to dzięki udziałowi w drugiej części i rozmowom z Pasikowskim stał się mężczyzną, cokolwiek miał na myśli. W drugiej części Robert Więckiewicz zagrał krótką rolę jednego ze złodziei, którzy kradną głównym bohaterom samochód. Przyszła gwiazda polskiego kina kończy z przestrzelonym kolanem. Artur Żmijewski stracił słuch na dłuższy czas po tym, jak w scenie pościgu strzelał z pistoletu blisko własnej głowy. Ostatnia scena na Hawajach w Dwójce ma podłożony dźwięk Bałtyku. Sprzęt dźwiękowca zalała jedna z wielkich fal w trakcie nagrywania odgłosów oceanu. Gdy Franz strzela w głowę Ola, tak naprawdę na kawałki rozpada się kapusta. Efekt cięcia kosztów jest praktycznie niezauważalny ze względu na perfekcyjne cięcia montażysty. W filmie znalazło się kilka błędów, jednak najbardziej rzucał się w oczy ten z samochodem Franza. Główny bohater jeździł BMW E36, który na ulicach pojawił się dopiero pod koniec 1991 roku. Tymczasem akcja psów ma miejsce w 1990 roku. Scena tortur na Wietnamczyku zainspirowała gangsterów do popełnienia okrutnego morderstwa w podobnych okolicznościach w 1997 roku. Aktor wcielający się w filmie Wkata to Andrzej Musiał, ojciec Macieja Musiała. W trakcie prac nad drugą częścią Pazura pracował jednocześnie na planie dwóch filmów. Przez połowę zdjęć do psów aktor spał jedynie po 2 godziny na dobę i zasypiał w każdej wolnej chwili, jaką udało mu się wyrwać, na przykład czekając na swoje sceny. Po latach wspominał, że wiele ujęć kręcił będąc niemal nieprzytomnym. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka. Excelsior!